Ona zmieniła całe moje życie. Zmieniła i nadal je zmienia. Ona płacze w tylu miejscach na ziemi, ponieważ nie może patrzeć spokojnie, kiedy jej dzieci cierpią. Oddać się Matce Bożej w niewolę, dla mnie znaczyło to przyjąć jej styl życia. Oczywiście do tego stylu nie dorastam, jestem daleki, ale jej obecność, patrzenie się w jej wizerunek, modlitwa różańcowa sprawia, że wiele razy zadaję sobie pytanie, a co by Maryja zrobiła w tym miejscu? Tak, jeśli będą dzisiaj święci, to ci święci będą Maryjni. Dzięki niej myślę, jestem kim jestem i jestem tutaj, gdzie jestem. Bez Maryi nie byłoby pewnie mojego kapłaństwa. Bardzo rzadko dzielę się tym, ale początek mojego kapłaństwa wiąże mocno z Maryją i ona jest tą, która jakoś potwierdza mi wybór mojej drogi. Mam dwa osobliwe zdarzenia, które jakoś o tym mogłyby poświadczyć. Pierwsze wydarzenie dla mnie bardzo mocne, które w jakiś sposób pokazało mi obecność Maryi w moim życiu, było takie wydarzenie, kiedy miałem bodajże 17 lat. Chodziłem wtedy do kościoła dla dziewczyny. Byłem młodzieńcem zakochanym. Pamiętam, że próbowałem u niej jakoś zdobyć uznanie. Dlatego chodziłem, zresztą byłem chyba przez to bardzo blisko, tylko fizycznie. Sercem na pewno byłem oddalony. Miałem swój pewien plan na swoje życie. Chciałem być lekarzem, chciałem pójść na medycynę. Mając 17 lat, człowiek zastanawia się, co zrobić ze swoim życiem za moment matura. I pamiętam wtedy takie wydarzenie, kiedy naszą małą parafię nawiedziła kopia cudownego obrazu Maryi Jasnogórskiej. Maryja pozostała wtedy z nami przez 2 dni. Wieczorem pamiętam naszą wspólną modlitwę. Klęczeliśmy razem przy cudownym obrazie. Klęczałem zresztą blisko tej dziewczyny, przed sobą mając Matkę Bożą. I wtedy ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie. Uczucie, które można by nazwać szaloną tęsknotą. W sercu usłyszałem po raz pierwszy tak mocno słowo: co zamierzasz zrobić ze swoim życiem? Dokąd chcesz pójść? Nie spodziewałem się, że wtedy mogę dostać takie pytanie, ponieważ ja nie miałem wątpliwości co do tego, kim chcę być i co chcę robić w życiu. Pamiętam to wydarzenie i określam jako niezwykle trudne. Chciałem wtedy być na pewno sam. Łzy zalewały moje oczy, jak na chłopaka, który ma 17 lat. No to nie wyglądało to pewnie z boku zbyt dobrze, więc chciałem się jakoś wtedy, pamiętam, ukryć. Ale do dzisiaj nie zapomnę klimatu modlitwy i tego spojrzenia, które tak mocno przeszyło moje serce. Pamiętam, powróciłem później do domu i długo nie mogłem sobie znaleźć miejsca, długo biłem się z myślami i zastanawiałem się, skąd właściwie to pytanie przyszło. I pamiętam ostatni dzień, kiedy Matka Boża była u nas i kiedy pożegnaliśmy ją, wracając do domu, myślałem, że wszystko się uspokoi. Tymczasem tęsknota otworzyła swoje nowe podwoje i nie dała się zaspokoić niczym. Spowodowała, że łzy same napływały do oczu. Nie wiedziałem kompletnie, co z sobą zrobić. Pamiętam wtedy takie wydarzenie, że wziąłem jakąś grackę. Powiedziałem, że idę przy naszym niewielkim ogrodzie plewić ziemniaki. Oczywiście nie mogłem zbyt wiele plewić. Płakałem, rozmawiałem z Matką Bożą wtedy bardzo mocno. Zastanawiałem się, w którą stronę mam pójść,
ale wtedy przy tych ziemniakach chyba po raz pierwszy otrzymałem odpowiedź. Także nie mam wątpliwości, że dzięki Maryi jestem, kim jestem i jestem tutaj, gdzie jestem. Nie mam także wątpliwości, że wchodząc na drogę Maryi, chciałbym naśladować jej cnoty. Chciałbym się na nią patrzeć, uczyć się od niej wielu rzeczy. Chciałbym być jak ona, mając taką świadomość tego, że jestem człowiekiem niezwykle słabym. Mając swoją taką świadomość tego, że jestem naprawdę jak pył na wietrze i że daleko mi jeszcze do Maryi, bardzo, bardzo daleko, to jednak chyba nigdy nie przestałem odczuwać jej opieki, takiego płaszcza nad sobą i tego czułego wezwania, dokąd mam jeszcze czekać, gdzie zamierzasz pójść, co zamierzasz zrobić ze swoim życiem. Pamiętam także drugie wydarzenie, z którym do tej pory niezbyt chętnie się dzieliłem. To wydarzenie było, kiedy miałem, nie pamiętam, 7, 8, może 9 lat. Wtedy na pewno zachorowałem. I pamiętam, że miałem gorączkę i pamiętam, że miałem pewien sen. To bardzo, bardzo mocno pamiętam, ponieważ jakoś mocno wpisał się w moje życie, ale na długo później o nim zapomniałem. Zapomniałem przez cały szereg lat. W tym śnie miałem doświadczenie niezwykłego miejsca, przepięknego miasta, kolorowego. Ja naprawdę pamiętam dzisiaj jego klimat, jego ciepło, atmosferę, uczucia, które były z tym związane. I pamiętam, że modliłem się na różańcu. To było tak piękne miejsce, to było tak cudowne doświadczenie czegoś niezwykłego, że ja to zapamiętałem na długie lata. Ale potem zapomniałem. Pamiętam później moment beatyfikacji Jana Pawła II, jako młodzi klerycy, będąc na trzecim roku, pojechaliśmy na tę beatyfikację. Pamiętam, jak w wieczór poprzedzający samą uroczystość cisnęliśmy się w wielkim, może milionowym tłumie ludzi na plac Świętego Piotra. To było tak niezwykłe doświadczenie, że miałem takie wrażenie, że przez kilka godzin stoję w powietrzu. Ścisk był tak ogromny, że ludzie nieśli mnie w powietrzu. Bardzo się wtedy obawiano tego, jak to się zakończy. Gdyby coś się wydarzyło, nie było bardzo odwrotu. Pamiętam, że byłem bardzo zmęczony i kiedy już wszedłem na plac Świętego Piotra, byłem niezwykle padnięty i byłem strasznie brudny. Poszedłem wtedy bardzo szybko spać. Kiedy przebudziłem się rano, to do moich oczu napłynęły łzy. Zobaczyłem, że to jest to miasto. Obecność Matki Najświętszej, która tak bardzo mocno była związana ze świętym Janem Pawłem II, to jego totus tuus. Ten obraz, który patrzył na mnie z placu Świętego Piotra, a czy ty będziesz cały mój? Zobaczyłem te piękne, kolorowe miasto, zobaczyłem ten klimat, tę atmosferę. We mnie odżyły te same uczucia, które wtedy pojawiły się w 8-9-letnim dziecku. To naprawdę było słowo niesamowite, to naprawdę było doświadczenie nieziemskie. Doświadczenie, za które dziękuję Bogu, ponieważ wiem, że Maryja potwierdziła mi, że to jest moje miejsce, że ta droga kapłaństwa jest drogą, na którą ona sama w pewnym momencie mnie jakoś w sposób szczególny jako matka przynagliła. To dokładnie w tym miejscu. Rok temu grupa ponad 300 osób oddała się w ręce Matki Bożej. Tak, pamiętam wtedy moje uczucia tej radości i tego, że Matka ma coraz więcej swoich dzieci, które chcą ją tak pięknie naśladować. Moi drodzy, lada moment, 101. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Dlatego chciałbym Was zaprosić, abyśmy przeżyli wspólnie to doświadczenie, abyśmy weszli na drogę jej zawierzenia. Wszystkich naszych kochanych niewolników, którzy rok temu powierzyli życie Matce Bożej, zapraszam do tego, byśmy w tym kościele zgromadzili się ponownie, wszyscy razem.
Na to specjalne wydarzenie zapraszam Was także, Was i wszystkich czcicieli Matki Bożej i tych, którzy jeszcze by chcieli oddać się w niewolę Matki Bożej, na specjalne rekolekcje, które potrwają przez 3 kolejne dni w naszej parafii od 10 do 13 maja. Zapraszam 10 maja na godzinę 18, 11 i 12 na godzinę 18, 13 na godzinę 19. Każdego dnia chcę Was zaprosić do tego, byśmy patrząc na Maryję, próbowali sobie odpowiedzieć na pytanie, czy idę drogą jej naśladowania, czy chcę wchodzić z pełną świadomością i odpowiedzialnością na drogę jej miłości. Nigdy Was o to nie prosiłem i obiecałem sobie, że nigdy o to nie poproszę, abyście udostępniali jakiekolwiek filmy. Natomiast tym razem robię wyjątek, ponieważ to nie jest moje zaproszenie, ale czuję gdzieś w głębi serca swojego wnętrzu, że to jest zaproszenie Maryi, więc jeśli możecie, to udostępnijcie to zaproszenie każdemu, kto potrzebuje dzisiaj schronić się w sercu Matki. Każdemu, kto czuje się samotny, porzucony, kto traci wszelką nadzieję, komu jest niezbyt dobrze w życiu, kto przestał już czytać swoje życie jako wydarzenie wiary, w którym Pan Bóg nas prowadzi.